Piotr Gergot, moje uszanowanie. Dzisiaj najnowsze telenowiny o otwarciu nowego portu lotniczego w Warszawie. Tedy zaczynamy. Anawa. Proszę państwa, szanownego, no starsze ludzie jeszcze żyją, takie, prawda, co pamiętają Warszawę przez samolotów. No, ta nowinka jednak, prawda, pojawiła się we Warszawie szybko, no, a raczej na jej skraju, prawda, bo mowa tu o polu Mokotowskim, prawda, gdzie no zwyczajowo odbywali się wyścigi koni. No i z tego też pola zaczęły się wzbijać w niebo pierwsze aerostaty. Tak, było to chyba w roku 1909. Wtedy to Freycus Guyot chyba chciał polecieć, prawda, ale mu się aparat poszwankował, prawda, i kiszka z tego wyszła, no, a widzowie, co przyszli na pole Mokotowskie, żeby podziwiać ten wzlot tego, prawda, aparata, no to potem mantykowali, prawda, no bo, prawda, musieli mamonę wydać, żeby zobaczyć taki cud techniki, no, a niestety ten tak zwany aeroplan to nie poleciał, proszę państwa. Potem jeszcze różne próby byli, prawda? Ale ten 909 rok wreszcie się udało. No i proszę państwa, no jęszy Francuz poleciał wreszcie, no tak skakał, prawda, jak wróbel, można powiedzieć. I po paru latach, prawda, no to lotnisko czy aparaty, prawda, ale aeroplany, to było już coś takiego, no, no może nie takie zwyczajne jak drinda, prawda, ale już, prawda, ludzie, że tak powiem, nie mgleli, prawda, jak usłyszeli ten terkot, prawda, ale aeroplan, no to mógł tylko nad polem Mokotowskim, prawda, fruwać, no albo tam, gdzie toporki, siekierki, prawda, no bo to było niebezpieczne, państwo pamiętają, prawda, jak te próby się odbywali, to co rusz jeden rymsnął, prawda, no jakaś nawet kobieta próbowała, nogie se poszwankowała, no ale już, prawda, po tym 10 roku to nawet nad miastem, prawda, pierwsze loty, prawda, nad ulicami można było zobaczyć aeroplany, proszę państwa. Na początku, prawda, to uskuteczniano, no, loty militarne, prawda, wojskowe. Te pierwsze loty, no to i trzęsło, prawda, i terkotało, zimno było, że tak powiem, w tym aparacie niemożebnie, prawda? No ale była już taka możliwość, prawda? No ale to tylko bogate, prawda? Żeby tym aparatem z pola Mokotowskiego polecieć, prawda? Powstali, prawda, także polskie linie lotnicze LOT. No i proszę państwa, rozwijała się awiacja tak zwana niewąsko. No i tak samo pole Mokotowskie służyło też sportowi, prawda? Stamtąd z pola Mokotowskiego startowali, prawda, samoloty. W pamiętnym roku Challenge, państwo pamiętają, 32, prawda? No i stąd także odlecieli rankiem 11 września, no, Żwirko i Wigura, prawda, nasze dzielne lotniki, w lot, prawda, no, na meeting, z którego, prawda, już wrócić nie mieli.
Lotnisko na polu mokotowskim egzystowało, jednak Warszawa się rozwijała, prawda? No i podjęto gdzieś ci tam decyzje takie, że powstanie w Warszawie nowe lotnisko, prawda? No i proszę państwa, na Okęciu, no powstało, proszę państwa, lotnisko. Nowy dworzec, prawda, lotniczy, znajdował się już w pewnym oddaleniu od Warszawy i no i temu nie zawsze nie było to takie dobre, żeby dryndą tam dojechać, prawda? Uskuteczniono wtedy specjalne białe autobusy, prawda, którymi dowożono gości, no na te wielkie bibkie. Tak, no. Rajza trwała chyba tak pół godziny z dworca wideńskiego, znaczy się głównego. No, jechało się aleją Żwirki i Wigury cały czas prosto i na samym końcu tej alei, prawda, świeżo wybudowanej, mówiono, że to taka autostrada, to w obcym języku tak się nazywa, taka szeroka droga dla automobilów, że to taka autostrada, no ale nazwana aleja, prawda? No ku czci naszych lotników dzielnych, prawda? I tą aleją się jechało i to tak pusto tam naokoło, na końcu już było i ta aleja się kończyła za Racławicką ulicą i dawaj w prawo się skręcało, no tam takie troszkę tego, prawda? Nic tam nie było i już zarabiło, widać, proszę państwa, po lewej stronie takie wielkie bramy, prawda, ukwiecone, prawda, udekorowane na zielone, prawda, takimi girlandami kwietnymi. O 10 godzinie tłumy gromadziły się na placu startowym lotniska, prawda. No, zwykłe ludzie, prawda, niekoniecznie mogli i chcieli się tam udawać, tylko arystokracja i politycy, prawda, tam się pojawili. No, narodu to było dużo, chyba 2000, dużo w mundurach, prawda, i zagraniczniaków. Na masztach, prawda, i na frontonie pięknego, nowoczesnego gmachu, prawda, dworca lotniczego, powiewali różne flagi, no angielska chyba, francuska, czeska, grecka, o i jęsze. A w środku łopotała, prawda, dumnie Polska, prawda, w otoczeniu barw niemieckich. Po jednej mańce sztandar czarno-biało-czerwony, a po drugiej stronie flaga ze swastyką, prawda. No. Ponoć temu, prawda, by oddać cześć gościom niemieckim, prawda, które przylecieli na Okęcie z Berlina, prawda, no to temu, prawda, nasza flaga, no i po jednej mańce jedna niemiecka, a druga ta nowa, państwo znają te flagie, prawda, to to rok, prawda, jak się pojawiła taka czerwona, prawda, ma takie koło i takie czarne coś, to się nazywa, proszę państwa, swastika. No i to wszystko tak powiewało, prawda? A ten gmach tego dworca, Foksa, dworzec się teraz mówi, to nowoczesny, proszę państwa. To kudy, prawda, jakieś jęsze budynki w Warszawie, prawda? Na środku, przed gmachem, no i ołtarzem polowym, prawda, ustawiono fotel dla naszego pana prezydenta, prawda? Po godzinie 10, proszę państwa, no to na placu zaczęli pojawiać się ludzie z rządu, proszę państwa, no ministry różne, chyba minister Pieracki, tak, Zawadzki, Szembek, proszę państwa, no a także generał Orlicz Drescher, prawda, naturalną i Jęsze, prawda. O 10:35, no zawyła syrena, orkiestra kolejarzy, prawda, zagrała hymn narodowi
I wtedy na lotnisko, proszę państwa, wjechał automobilem prezydent nasz Ignacy Mościcki, prawda? Przybył także premier Jędrzejewicz, no minister komunikacji, prawda? I jeszcze ktoś tam był, prawda? Dyrektor lotu naszego, major Makowski, prawda? Powitał dostojników i gdy prezydent Rzeczplitej, prawda? Ignacy Mościcki, profesor, prawda? Zasiadł wygodnie w fotelu, no to nabożeństwo, prawda, musowo się rozpoczęło. Biskup Gawlina, państwo wiedzą, któren to uskuteczniał, prawda, te nabożeństwo, a po czym było krótkie kazanie, prawda, gdzie polskie nasze ojczyznę to do lotnika porównał, prawda, który szybuje, prawda, przed siebie, no ku świetlanej, prawda, przyszłości. No i potem pan prezydent nasz jęsze mowę uskutecznił, prawda? Mówiono, no nie tak dużo, prawda? A potem, proszę państwa, no wreszcie to, na co wszyscy czekali. Prezydent, proszę państwa, podszedł do masztu i nastąpiło podniesienie czerwonej bandery, prawda? PLL LOT, prawda? Takiej z tymi literami. No i bandera podniesiona do góry trzepotała. Była godzina 11 minut po 11, prawda? No i ta godzina, proszę państwa, 29 kwietnia 1934, to jest rozpoczęcie funkcjonowania lotniska Okęcie. Tak zwany cywilny port lotniczy został otwarty, no. Potem jeszcze coś tam uskuteczniano, no chyba to odznaczanie orderami, zasługi, dekorowanie krzyżami czy coś takiego. No a na sam koniec, no to goście, te notable co byli, no to one se mogli pozwiedzać, prawda, własnoręcznie port i hangary. Stał tam, proszę państwa, no taki olbrzymi, blaszany trzymotorowiec, prawda, Junkers, prawda, no i on wzbudzał ogromną ciekawość. Właśnie tym aparatem niemiecka, prawda, delegacja przyleciała tego dnia rano na tę wielką uroczystość, prawda. No dużo także z zagranicy, ludzi z ambasady, tak różne, prawda, zagraniczne, także byli na lotnisku, proszę państwa. No a potem, zwiedzaniu, no to goście wsiedli w autobusy i wrócili do Warszawy, no a lotnisko nowo otwarte, no to zaczęło funkcjonować. Tak to właśnie wyglądało otwarcie nowego lotniska, proszę państwa. No, nowe lotnisko powstało chwilę potem, prawda? No jak lot świętował pięciolecie swego istnienia. I proszę państwa, było ono i jest. No, feszt nowoczesne. Ja wiem, o czym mowa, proszę państwa. No, przyjechałem tam z gołębiami jednego dnia, proszę państwa, i faktycznie, ale rzeczywiście nie było porównania do Mokotowa, prawda, na którym aparaty lądowali na trawie i cały dworzec, prawda, to byli drewniane baraki, prawda, i budy. No, co można jeszcze napomknąć, prawda? A o czym państwo wiedzą? No chyba, że te 5 lat temu, odkąd lot powstał, to naturalną, prawda, z mokotowskiego lotniska możność była także latać do wielu miast w Polsce i w Europie. Thank you.
proszę państwa, skoro otwarte jest nowe lotnisko, to może poinformuję państwa szanownego o tym, jak to wygląda wszystko, aby polecieć europlanem, prawda, z Okęcia. Jak mamy mamone forse i ochotę naturalną, no to możemy zakupić bilet. Jak mamy bilet, prawda, no to trzeba się na te Okęcie dotarabanić. I tu nowinka jest taka, że można za frajer tam dojechać. W Warszawie są miejsca takie, gdzie zatrzymują się specjalne autobusy LOT. No, i jak się pokaże szoferowi bileta samolotowego, to można wsiadać i się jadzie na Okęcie, z Afryko, przez Mamony. Autobus podwozi pasażerów pod sam budynek dworca, proszę państwa. No i wtedy trzeba wysiadać, prawda? No i jak się wysiada z tego autobusa, no to się może ma jakieś pakunki, prawda, walizy. Te walizy trzeba, proszę państwa, odstawić. Walizy zabiera służba, która, prawda, zaniesie je do aparatu. I jak tylko walizka waży 15 kilo, prawda, to można je za darmochę przewozić samolotem. No ale jak waliza jest większa, prawda, no to jest niestety potrzeba dopłacić mamonę, proszę państwa. Przed odlotem, proszę państwa, no trzeba być, no tak, no 15 minut, no nie krócej, najpóźniej, bo bilet trzeba pokazać, prawda, no i co ważne, prawda, odbywa się, państwo wiedzą, ważenie pasażera, prawda. No i walizę także samo się waży, prawda? Bo to wszystko musisz tymować, wszystko sobie tam, te technik, ten samolota, pilot różny, notuje, prawda? Żeby było wiadome, ile, prawda, tego, no, pasażera, prawda, bagażu, ile to wszystko waży, prawda? Bo jak będzie za dużo, no to ten aeroplan się nie podniesie do góry, proszę państwa. Sprawdzane są dokumenta, no i jakże podróż za granicę, no to odprawa celna. Proszę państwa, jak państwo nie same, a z małoletnim pętakiem chcą, no to jak małoletni pętak ma 3 lata albo mniejszy, to za darmochę. A jak ma lat do 7, no, że do pierdaka jeszcze nie chodzi, no to wtedy za połowę można sobie córeczkę czy synalka, prawda, do samolotu zabrać. Do samolotu się wchodzi po takiej drabince, prawda? No i samoloty są duże, nawet te 9 jest foteli i tam trzeba się potem usadowić. Tam jest taka obsługa, która pokaże, jak ktoś jeszcze nie wie, prawda, że trzeba tam usiąść. Siedzenia są po jednej i drugiej mańce przy oknach. Ważna sprawa jest taka, że pasażer musi się opasać, prawda, pasami przy starcie i lądowaniu. To, proszę państwa, że wolno otwierać okna, no to jest, prawda, wiadome, no jak w tramwaju, prawda. Ale zabronionym jest wyrzucanie przedmiotów bez okna, no i papierosów niestety także palić nie wolno. Proszę państwa, no a jakiemu pasażerowi wsiadać do samolotu nie wolno? No właśnie. Wiadomo, prawda, że takim ludziom, które mają troszkę nie tem tego, prawda, pod deklem, że myśli genę, a także, że chorem zakaźnie i będącym w stanie niechlujnym, prawda. No, ale na ten przykład jeszcze może ważne, jak trzeba się ubrać do aeroplanu. No już nie trzeba, proszę państwa, kożuchów, szuby jakieś nakładać, prawda? To nie to, co te 20 lat temu. Teraz można ancuk nałożyć, rymanarkę, prawda? No ale, proszę państwa, że można okna otwierać, prawda? No to czasem rzeczywiście może się robić chłodno. Bo samolot także zapycha szybko. Te 160 km jadzie,
leci, znaci się, to można wypożyczyć pledy na dworcu są i się można takim pledem, prawda, przykryć na kolanach. Proszę Państwa, no ludzie są różne, prawda, i czasem chorowite, prawda? No i nie tylko jak się jadzie do Młocin czy do Bielan jak kiwa, no to, że ktoś chce do Rygi, okazywa się, że te najnowsze aeroplany, także jak ktoś tam leci, na ten przykład do Wilna, no to też może mu się okazać, że mu się robi niekoniecznie i chce do Rygi, prawda? Na tę okoliczność są specjalne torebki, prawda? No, żeby pasażer mógł sobie tego, prawda? Także w biurach LOT to można kupić takie medykamenta, prawda? Nie są drogie, no, żeby sobie łyknąć tabletkę, no to podobnież pomaga, żeby do Rygi nie jechać, prawda? A, proszę Państwa, jak już się leci, proszę Państwa, to jest klawo, jak się patrzy bezlipko do dołu, prawda? To to taka mapa krajobrazu się przesuwa, no kinematograf jak w barwnym filmie, proszę Państwa. Pasażer jak umie czytać, to se może różne dzienniki, czasopisma, prawda, powertować. Nawet se można pograć w warcaby czy w szachy, a jak są dalsze, prawda, wyprawy, wojaże, no to wtedy można dostać herbaty, można dostać kawę, można dostać, proszę Państwa, kanapkę, a nawet napić się wina, proszę Państwa. Państwo słyszeli, co powiedziałem, że można se dla rozrywki zagrać w szachy. Państwo rozumieją, szachy stoją i się nie przewracają. Oznacza to, że latanie jest takie, no, bezpieczne. To, że nie tak giba, nie trzęsie, proszę Państwa. No to bardziej teraz, jak dryndą się jadzie, jak jest taka jazda, Państwo wiedzą, to można się pobujać, a w aeroplanie jest spokojnie, no i potem człowiek wysiada, jest zadowolniony, no choć oczywiście to kosztuje troszkę mamony. W samolocie przepraszam. Halo? Halo? Tak? Dobrze, rozumiem. Ja tak tu Państwu opowiadam o tym, jak to klawo jest lecieć, prawda? Europlanem. No, ale Państwo chyba chcą wiedzieć o tym, co idzie, prawda, z tymi gołębiami, prawda? Bo ja na to lotnisko się przytarabaniłem. No, przywiezłem, proszę Państwa, gołębie. No i, proszę Państwa, była draka na feszt, prawda? Ale o co się detalicznie rozchodzi? Proszę Państwa, szanownego, przyjechałem, jak już wiadomo, na lotnisko. I zgodnie z tym, co było z jednym facetusem ustalone, przywiezłem 5 ładnych ptaków pudle tekturowym, prawda? Przepasane szpagatem dubeltowo, tak jak trzeba, no z dziureczkami. Zagaduję numerowego, tak jeden w ancugu, w czapeczce. Czy jak to, no może nie numerowy, tragarze, jak one się tam nazywają, prawda, że mam paczkę do Wiednia, za granicą. A on coś sprawdza w kajecie, sprawdził nazwisko, coś zapisał, odstawiam paczkę na wózek i daję sobie chodu. Dyla, odchodzę, ale nie, że biegnę, proszę Państwa. Idę se, prawda, dochodzę do bramy, patrzę rwetes, patrzę, goni mnie numerowy, coś wrzeszczy. O co się, proszę Państwa, rozeszło? Rozeszło się, proszę Państwa, o te ptaki, prawda? Ten mi pokazywa, prawda, coś wrzeszczy. No proszę Państwa, ja mówię, owszem, ptaki. A ten mnie mówi, że nie wolno, że trzeba mieć, proszę Państwa, pozwolenie. Do czego i to doszło, prawda? On mówi, że proszę, że tu jest leguramin, że
nie wolno gołębiów pocztowych przewozić aeroplanem. A ja mu mówię, do kogo ta mowa? Jakie pocztowe? Patrz pan do pudła, przecież to nasze krajowe warszawskie murzyny warszawskie. No a on mówi, że gołąb to gołąb, że pocztowy, że nie wolno. No i proszę państwa, była draka. I ptaki musiałem zabrać, bo nie było pozwolenia. Dzień później te gołębie to pojechali pociągiem do Wiednia, proszę państwa. No to może państwo muszą wiedzieć, że nie tylko ptaków nie wolno, bo okazywa się, że aparat, kamera taka fotograficzna, co teraz, prawda, co lajkarze biegają, prawda, to nie jest takie już coś dziwnego i nie wolno wchodzić z aparatem do samolotu. Jak się ma aparat, trzeba go oddać takiemu jednemu w samolocie, który ci napisze pokwitowanie i wtedy dopiero aparat można odebrać, jak już się wyląduje. W samolocie jest zabronione używanie aparata, bo można trafić nawet do ancla. Proszę państwa, ancel nie ancel, proszę państwa, jak państwo widzą, prawda, latanie lotem z nowego lotniska to klawa sprawa. No i choć se można landszafty oglądać z lotu ptaka bez lipko, no to z ptakami do aeroplanu wejść nie można. No, ptaki natomiast dzikie, jak państwo będą już na lotnisku, to zobaczą, że sobie siedzą na budynku, prawda, latają i nikomu to nie przeszkadza. Tak czy siak, nowy ten dworzec lotniczy, no to, proszę państwa, oferuje także loty okrężne nad Warszawą. Nie trzeba lecieć do Wiednia. Można se 10 minut wykupić i polatać nad miastem. Także jest coś takiego jak taksi, proszę państwa. To oznacza, tak jak deruszka samochodowa, to jest taka deruszka samolotowa. Jest możliwość wykupienia lotu na minuty. Płaci się 2, 3, 4 minuty i się lata aeroplanem. Moje uszanowanie szanownemu państwu.